Już 1 października rozpocznie się w Cieszynie i czeskim Cieszynie Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic. Organizatorzy zapraszają na spektakle artystów z Polski, Czech i Słowacji, spotkania z twórcami, warsztaty i lekcje teatralne dla dzieci oraz młodzieży, a także koncerty i wystawy. Festiwal zakończy się 8 października. Bardzo ciekawe jest to, że mamy po raz pierwszy od dawna przedstawienie taneczne. Ciekawe w tym tanecznym przedstawieniu jest również to, że to jest nie tylko spektakl Polskiego Teatru Tańca z Poznania, ale to koprodukcja z niemieckim zespołem, kolektywem Body Talk. Drugim z takich ważnych elementów tego programu jest spora liczba propozycji dla najmłodszych dzieci. To są dwa spektakle czeskie i koncert zespołu Czereśni. Tak, na te spektakle mogą przychodzić dzieci 3-4-letnie nawet z rodzicem. Mamy plenerowe przedstawienie na dziedzińcu, zamku. Myślę, że ono też będzie tam dobrze pasować, bo to historia Kaspara Hausera, którą dziecka wilka, znana bardzo historia z literatury, którą pokaże teatr Biuro Podróży. Z spektakli, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę, to chciałbym Waszą uwagę zwrócić na przedstawienie inauguracyjne. To jest encyklopedia filmu akcji, mówiąc po polsku. Festiwal jest absolutnie dla nas, no myślę, że z jednym z takich punktów jasnych w roku, które skupia nie tylko fantastycznych przedstawicieli kultury. Dziś teraz mówimy o wystawach, również o koncertach. W Cieszynie dzieje się wiele wtedy i myślę, że to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy ciągle poszukiwali czegoś nowego, a właśnie festiwal jest takim festiwalem, który nam to proponuje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.